Oto chłopcy nas chwał, herosi Murawy. Doprawdy nie ma znaczenia, że ich drużyna nazywa się Legion Komarów. Bo to nie są wątłe komary, lecz ostre szerszenie. Jesteśmy bardzo odważną drużyną, walczymy zawsze do samego końca, walczymy o każdy punkt. Pozazdrościć ambicji, a skoro Legion Komarów to tacy twardziele, co powiedzieć o drużynach, których nazwy brzmią jeszcze bardziej bojowo. Jest więc Husaria Grzędy, Potęga Wąsiory, Rakieta Głuponie, Tarzani Wrzeszczyna, MKS Granat i Partyzant Kazimierz. Nazwa ważna rzecz, szczególnie dla kibiców. Nie mają więc łatwego życia fani drużyny Brzysko Rol Brzysko Żystewko. Bo jak to zmieścić na szaliku? Jak wykrzyczeć? Jak wyśpiewać? Żeby wymówić tą całą nazwę, to jest bardzo ciężko, także mówię, przeważnie śpiewają Brzysko Gol, Brzysko Gol. W grupie nazw trudnych do skandowania mamy jeszcze takie. Wieczfnianka, Wieczfnia Kościelna, Krzczonowia Krzczonów, Skrwa Skrwilno, Krzna Rzeczyca, Szumy Susiec i Szpak Skurcz. Można dostać skurczu krtani. Bywa, że nazwa drużyny z pewnością ambitnej, jak cień kładzie się na jej sukcesach. Iskra, samoklęski, duże, to nie wróży najlepiej. I faktycznie, boisko gliniaste, siedziba klubu rdzewieje, a w dodatku gdzieś zgubił się do niej klucz. Najgorsze, że sezon pechowy, same klęski. Nazwa niestety jak ulał. W tym sezonie no to akurat pasuje w tej rundzie jesiennej, bo nie wygraliśmy żadnego meczu. Być może niektóre nazwy klubów mogą troszeczkę śmieszyć. Ale cóż z tego, że nazywamy się Iskierka Śmierdnica, mówi prezes Iskierki Śmierdnica, skoro przeciwnikom łoimy skórę. Drwić można, no ale trzeba jeszcze pograć. I ograć nas, i wtedy się można śmiać. Obiecujemy się nie śmiać, no chyba, że dojdzie do spotkania Iskierki Śmierdnica z Interem Gnojnica lub z pochodzącą z tej samej grupy Iskrą Stolec. Żarty jednak na bok, sprawa jest poważna, bo zawodnicy Iskry Stolec właśnie tak poważnie podchodzą do gry. A nazwy swego klubu nie zamieniliby nawet na najpiękniej brzmiącą w świecie. Zdecydowanie nie. Zostalibyśmy przy nazwie Iskra Stolec. I to jest prawdziwa pasja, prawdziwa miłość do piłki, do klubu. Reprezentanci Polski powinni brać przykład z zawodników ze Śmierdnicy, z Legionu Komarów i z piłkarzy Iskry Stolec, którzy nie tylko grają, ale i śpiewają z wyjątkowym zaangażowaniem i pasją. W górę serca Stolec królem jest, Stolec królem jest. Paweł Abramowicz, Fakty.